Witam wszystkich bardzo serdecznie w już, no tak naprawdę, przedostatniej sesji z Kotora. Dobra, naprawiliśmy. To mamy z bani. Tak, chciałem zakończyć sesję w momencie, kiedy już znajdziemy się na Gwiezdnej Kuźni, ale stwierdziłem, że musiałbym dodawać jeszcze cutscenkę w postprodukcji, no to stwierdziłem, że jebać, już lepiej, żeby sobie wszystko zrobić już w nowej sesji, niż męczyć się z cutscenkami jeszcze, w zasadzie z jedną cutscenką. No, nieważne, no. No, jak już wspomniałem, to będzie już przedostatnia sesja, ponieważ w tej sesji udamy się do naszej ostatniej lokacji. Nie jestem pewien, czy trzeba z kimś pogadać, ale chyba mi się wydaje, że nie. No to nie pozostaje nic innego jak znaczenie z Gwiezdnej Kuźni i lecimy z tematem. Must have gotten a message I sent as we were crashing into that planet. I'm picking up a transmission from them now. A i generalnie to. Gdybyśmy wybrali przejść na ciemną stronę mocy, to taka scenka byłaby zupełnie inna, oczywiście. Chociaż nie pamiętam, czy to taka. Nie no, chyba taka scenka byłaby inna. Chociaż na pewno byłaby inna, ponieważ gdyby, jak już wspomniałem, gdybyśmy się zdecydowali na ciemną stronę mocy, to Karf na zwyczajnym świecie by się na nas wypiął, by sobie gdzieś uciekł w pizdu. A tak, no to mamy właśnie taki zbiór. Ja wierzę w to, że na końcówkę jesteśmy dobrze przygotowani. Koniec końców. I mam nadzieję, że nie będzie jakichś potężnych problemów. No i oczywiście tutaj informujemy o tym, że no boss. Znaczy się, generalnie tutaj mieliśmy informację, że flota Republiki miała problemy z przebiciem się, a jest to spowodowane tym, że Bastilla używa swojej bitewnej medytacji, żeby powstrzymywać jakoś tą flotę. No ale jak zapewne wiemy już, że Akademia na Dantooine uległa zniszczeniu, ale na szczęście Jedi przetrwali, bo mamy tutaj Mistrza Vandara. Generalnie moim zdaniem mogli się zdecydować na jakąś inną rasę dla jednego z mistrzów Jedi, bo to już tak trochę zżyna z tej z prequeli, ale dobra. No oczywiście my musimy niepostrzeżenie teraz dostać się na tą kuźnię, żeby powstrzymać Bastille między innymi od używania tej zdolności. No ale ja myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze, ponieważ. A co, już jesteśmy na miejscu? Nieważne. Dobra. No to w takim razie teraz musimy opuścić statek i udać się do ostatniej lokacji, w tej, którą nam daje ta cudowna gra. Dobra, chyba tu musimy. I tak, kanonicznie
Rayvan wziął ze sobą Joliego oraz Juhani. I ja zrobię tak samo, ponieważ, no, wiecie, no. No, tak naprawdę Jedi się tutaj najlepiej sprawdzą. Bo teraz. Zresztą o tym zaraz powiem, tylko pewnie będzie jeszcze jakaś cutscenka. No i oczywiście jakiś tam oddział Jedi się przedostał się na kuźnię i mamy jakiś tam element pewnie zaskoczenia, chociaż okaże się, że gówno prawda, bo Malak zapewne wie. No chuj. No i tyle jeśli chodzi o element zaskoczenia. No nie, no spoko. Ale nie wiem, może byśmy tak pomogli. Bo, no bo ile my już takich ten mrocznych Jedi na swojej drodze mieliśmy. Nie no, pomożemy. A dobra, to zmylił mnie ten czerwony miecz świetny. No i pozamiatane. Dobra, już uporajmy sobie. Potrzebujemy ciszy i spokoju, żeby się teraz skupić. No i to jest ostatnia lokacja dostępna w grze. I powiem wam szczerze, że od tego momentu gra zamienia się po prostu w Diablo, tak najprościej mówiąc. Ponieważ teraz jedyne co będziemy robić, no w większości przynajmniej, będziemy po prostu lecieć naprzód i wybijać po drodze serię wrogów, co na myśl na pewno przywołuje Diablo. Zresztą w Diablo cała gra tak wyglądała, weszliśmy do zwłaszcza akt trzeci, gdzie tam to po prostu była do celu prosta linia praktycznie. No i jeszcze podobieństwa, jakim przychodzą na myśl, to oczywiście końcówka Gothica 2, gdzie też po prostu koniec Gothica 2 polegał na tym, że szliśmy po prostu już do celu. Tak naprawdę przez cały czas. Może nie tak prostolinijnie jak w tej grze, ale. A. No ale zawsze. Ale mimo wszystko uważam, że. Aha. Tutaj on informuje Malaka, że się przebili Jedi. A oczywiście Malak, że to wcale nie dziwi się. No i każe wysyłać droidów, żeby ten No właśnie. Znaczy, no plan jest taki, że po prostu Jedi spowolnić, albo ich zabić. No, te droidy, no to już są dosyć potężne skurwysyny, ale na szczęście mamy u swojego boku Joliego, który sobie ten poradzi sobie doskonale z nimi za pomocą swojej mocy. O, zaczyna się. W sumie nie mam pewności, czy ja mam ustawiony prawidłowy skrypt na Jolim. To w sumie teraz jest dobry moment, żeby to sprawdzić. Tak, dobra, jest support Jedi. Dobra, to niech każdy dostanie na pizdę z tej mocy i powinno nie być problemu, bo te droidy naprawdę nie są jakimś poważnym zagrożeniem. Tylko dlaczego Jolly musiał iść aż... No, no, patrzcie jakie to są droidy. Cóż za okaz droidów po prostu, proszę państwa. Znaczy, no generalnie teraz będziemy mieli na drodze pełno przeciwników, którzy w zasadzie będą nas spowalniać i to tyle. Ale wracając do tematu... Oj, oni mają też próbniki komputerowe, które nam się niedługo bardzo przydadzą. Ponieważ w Gwiezdnej Kuźni jest pewne... Kurwa macie, jak ja tego nienawidzę, po prostu blokują mnie. Towarzysze. To mogliby naprawić w jakimś remake'u, ale obawiam się, że... No, wycieczka do pulpitu zaliczona. No, ale cóż, na szczęście znam już procedurę, żeby nie powtarzać jakiejś większej części gry.
Ale generalnie wracając do tematu, mimo wszystko, że to jest, mimo tak prostej końcówki Kotora, moim zdaniem przynajmniej, to, o kurwa. No dobra, tutaj mnie zaskoczyli. Ale nie z Jolim, takie numery. Ale dlaczego ty, kretynie, do nich podchodzisz tak blisko, jak możesz to zrobić zdalnie? Kurwa mać. Boże, co za kretyni pierdoleni, no. Nie no, mimo wszystko cieszę się, że ta seria już dochodzi do końca, bo szczerze mówiąc mam tej gry serdecznie dosyć. Nie dlatego, że to jest jakaś badziewna gra, ale są z nią takie problemy techniczne związane, że mnie trafi. I próbuję już od dobrych 5 minut powiedzieć coś o końcówce Kotora, że moim zdaniem jest ona zrobiona dużo lepiej niż końcówka Kotora dwójki, która ewidentnie wyglądała, no ewidentnie była niedokończona, co by nie mówić. Zostawili lut? Nie, nie zostawili luta, trudno. Zresztą próbników mam już od chuja, że powinno nam bez problemu starczyć. Zwłaszcza, że nasza postać chyba ma dosyć wysokie programowanie. O, zrób to samo. Dziękuję. Jeszcze wkurza mnie to, że ten skok Jedi, który jest bardzo fajny, jest zbagowany dosyć. I po prostu mam wrażenie, że postać czasami tak z dupy sobie... No po prostu go nie chcę wykonać, co strasznie też jest frustrujące. No tutaj mamy oczywiście Jedi, którzy walczą. No, ale oczywiście pewnie zaraz polegną Jedi. No jakżeby inaczej, dyletanci pierdoleni, pozerzy. No, już umarłeś? Dziękuję. Pozwól, że teraz zajmą się... No, no, żebyś się kurwa nie zdziwiła zaraz. Ty piaro. O. A, ale fajne jest to, że oni są ranni, że chociaż są ranni, a nie tak, że dopiero co się tłukli, wyszli praktycznie bez szwanku. Tylko trochę faktycznie oberwali. Dobra. Granaty, no na pewno zajebiście się przydadzą. Nie no, przydać to się może przydadzą. No ale jakoś tam używanie granatów jako Jedi to takie mech. Dobra. Teraz chyba nie ma znaczenia, którą ścieżką pójdziemy. Bo to chyba zaprowadzi nas no w to samo miejsce koniec końców. Nie, bufuj mi się tu. O tym Mendo. On już miał te lepsze wysysanie. Jak widzicie, w zasadzie w pojedynkę ich rozwalam praktycznie, rzecz mówiąc. Dobra, nie no, Jolly pomaga jednak. Wiesz, co ja zebrałem? Squad Recorvers Team. Pierwsze widzę. Pierwsze słyszę, powiem wam szczerze. Utility... Nie, utility... A, use, dobra, jest usable, ale co to jest? Co, że wszystkich naraz leczy? Wiecie co? Aż sprawdzę sobie ten obiekt, bo szczerze mówiąc nie przypominam. A, dobra. Czyli to jest po prostu group heal. Spoko. W sumie nie będę wczytywał, że zużyłem bez potrzeby, no bo prawda jest taka, że no nie przyda nam się to za bardzo. Znaczy bardziej by się przydały nam takie medpaki dla pojedynczej osoby, ponieważ no nie będzie to wielkim spoilerem chyba, jak powiem, że niezależnie od ścieżki, jaką wybierzemy, czy to będzie jasna, czy ciemna strona mocy, gra kończy się boss fightem, o właśnie z tym panem. Jak jesteśmy dobrzy, no to oczywiście powstrzymujemy Malaka, a jak jesteśmy źli, to próbujemy zająć jego miejsce, gdzie oba te ścieżki... No, oba powody kończą się walką, tak naprawdę. Tylko różni się tym, że po jasnej stronie mocy będzie trudniej z nim wygrać z jednego względu. No, on oczywiście... Malak jest wielce zdziwiony, że jego droidy zawiodły. A no i teraz to wiele wyjaśnia.
No właśnie, to wyjaśnię, dlaczego droidy zjebały. No i teraz oczywiście Malak stwierdził, że nie będzie tak dobrze i po prostu będzie wysyłał każdego pojedynczego żołnierza, który jest dostępny. No ale on oczywiście zdaje sobie sprawę, że to nie zatrzyma Rayvana, tylko spowolni go na tyle, nas na tyle, żebyśmy nie zdążyli powstrzymać jego planu. Znaczy, ja pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w tą grę, to ja miałem z tą grą niezłe problemy, ale to chyba wynika z tego, że po prostu po pierwsze wziąłem ze sobą towarzyszy, którzy no niespecjalnie się tam przydawali, bo mieli zrąbany build. A po drugie, sam build głównej postaci też był dosyć słaby. Dobra. Mogę się ruszyć? Nie mogę się ruszyć. Dziękuję. Cyk. No to on zajebiście spowolnił. Oczywiście nie ma tak... Kurwa. No puść mnie! Leżeć, psy. Dobra, jeszcze raz trzeba. Generalnie jestem zadziwiony, że jak na obrońcę Jedi... Czekajcie, tego też trzeba położyć. To powiem szczerze, dosyć często mi się udaje coś zdziałać za pomocą mocy, gdzie obrońca Jedi raczej nie ma takich, nie ma z reguły na tyle mądrości, żeby każda po prostu próba rzucenia powalała wroga. To jest naprawdę ewenement. A, i oczywiście do nas z dwóch stron brać, żeby nie było za wesoło. Dobra, ja wierzę w moich towarzyszy, że oni sobie poradzą, a ja w tym czasie pozbieram loot, bo czemu by nie? Nie no, powinni dać radę. Obaj mają po 19 poziomie, niedługo pewnie wbiją obaj 20. Zwłaszcza jeżeli Malak będzie nas po prostu spamował. O Boże święty, weź ty się ulecz. Dobra. Ciekawe, czy zdążę zrobić zastój. Boże, czemu ty dwa razy bufujesz, typie? Opanuj się. Actually, to też sobie daruj. Spowolnij his 3 razy heal. To powinieneś teraz zrobić. Co jest? Jolly ich nie powstrzymał? Co za cymbał. Kurde, granat zdążył rzucić. Boże! Co tak stoisz jak kre... Boże, to jest takie wkurwiające! O. To jest takie wkurwiające, że ja próbuję coś zrobić. No i Jolly padł na glebę, debil jebany. Boże... Ogarnijcie się, ludzie. Dobra, powiem wam szczerze, że to może być trochę problematyczne. Jednak... poradzenie sobie z tymi gośćmi. A, dobra, zostaliśmy sami, ale my sobie damy radę. Albo i nie. Wszystko jest możliwe. No, bez przesady, nie będę używał, kurde. Może odpiórkujcie się ode mnie. Dobra. A, tu jakiś nowy cieć malinowy. Dobra, wiecie co? Heal? Zdążę czy nie zdążę? Trudno się mówi. Dobra, wy już mnie nie położycie. Boże, jeszcze więcej? Czekajcie, wiecie co? Ja użyję sobie medpaka. Menda. Dobra, dawaj go tu. Dobra, nie, dobra, tutaj on mnie położy. Dobra, trudno, muszę uważać, poczułem się zbyt pewnie. Dobra. Nie mogę zbierać luta, bo to w trakcie walki, bo to się kończy źle. Zrozumiałem, zostałem ukarany za swoją butę. Dobra, tu zaraz się włączą te cutscenki, ale ja chciałbym je pominąć. Dobra, muszę zrobić save'a po tej cutscence, bo mnie trafi coś zaraz.
No spieprzaj, idź się popłacz. Ara, tu robię save'a. Zapomniałem po prostu, że potrafią nas wysłać taki spam po prostu. Taki zalew tych żołnierzy. Dobra, kładź ich na ziemię. Boże, ale tu wkurza mnie to jeszcze, że oni, ja ich kładę, a oni jeszcze zdążą mi coś zrobić. Jakieś życie wyssać. Dobra. Tu idą następni. Dobra, ten na hita schodzi. Granaty są trochę problematyczne w sumie. A ci żołnierze to już są ci bardziej elitarni. No i tak będzie wyglądać większość tego drugiego pokładu tej. Bo generalnie kuźnia jest podzielona na kilka etapów. Pierwszy etap to pod tytułem droidy, tylko wyłącznie droidy. Drugi etap to właśnie spam żołnierzami, których trzeba jednak kasować no, w miarę możliwości szybko, bo mogą wyniknąć z tego problemy. Ja to chciałem zrobić. Jolly, weź mu jebni zastój, bo mnie trafi zaraz. Dobra, dziękuję. Dobra, już oni sobie już poradzą. Tak, nie zbierać luta podczas walki, powiedział Marshall, po czym zbiera lut. Dobra, chociaż te life support, te różne medpaki mogą się jednak przydać, więc jednak... Tak się zastanawiałem, czy już tego luta sobie nie darować kompletnie i olewać ten lut, czy... No ale mimo wszystko czasami może się trafić coś godnego uwagi. Dobra, czy tam jest następna już lokacja? Nie, chyba jeszcze nie. Nie, nie może być. O, Jolly się wypruł się już z mocy. Dobra. Tam jest coś fajnego, z tego co pamiętam. Dobra, tu jest Mroczny Jedi, więc... Oni są problemem, więc trzeba kasować. Tak jak tu. Pamiętacie, ci co są określeni jako Dark Jedi, oni są priorytetem, bo ci uczniowie no to robią dosyć żałosny damage. Dobra, może nie żał... O Boże, tam jeszcze jest jak... Dobra, pozbądź się jego szybciej. I leć na pomoc swoim towarzyszom, bo oni tam się tłuką, słyszę. Dobra, kładź się na ziemię. Ja ci kurwa rzucę granatem. Jeśli chodzi o Jolly'ego, to powiem tak. Lepiej trzymać go z daleka od przeciwnika, mimo wszystko. Bo Jolly nie jest w stanie wytrzymać... O, tu Jolly. Masz jeszcze trochę mocy? Nie masz. To niefortunnie. Dobra, doskok. Turety też będą wkurzać. O, dobra, Jolly, lecz nas. To jest dobry pomysł. Dobra. Dobra, już zniszcz te pozostałe wieżyczki, bo będą nas denerwować. O, Jolly odzyskał moc, no to on się z nimi upora szybciej. O! Odparto! Dobra. Tu jestem zaskoczony, że zwykłe gówniane turety są w stanie sobie... Dobra, ja muszę patrzeć na plecy cały czas, bo nie myślcie sobie, że to już wszystkie fale... Nie myślcie sobie, że to są wszystkie fale wrogów, jakie się już na nas rzuciły. Bo będzie ich przybywać w zasadzie... Cały... Boże, już myślałem, że tam jacyś mroczni Jedi się na nas rzucili. Dobra, ty masz pełno mocy, więc ty tam podlecz.
Wiem, że obrońca nie do tego służy. Ale już trudno. Jak na ironię to ja mam. O Boże, jeszcze tego. O nie! Druga, kolejna fala zachorowań leci. Dobra, spadać ode mnie. Dobra, doskocz do niego. Dobra, to jest uczeń. Uczniami nie ma się co tak przejmować. Owszem, ich ciosy mogą boleć, ale bez przesady. Takie trochę jakby ukąszenia komara. Dobra, zobaczmy te elevator door. Nie, to tam jeszcze nie chcemy iść, bo tutaj jest jedna lokacja, do której warto się udać i ona jest po drugiej stronie. Dobra, szybko, szybko, co on tam ma, ten metaliczny cylindr? O, próbniki przydadzą się, świetnie. Dobra, zrobię save'a. LP Marshall 185, czemu nie? I lecimy dalej z tematem. Generalnie tam na drugiej stronie jest pewne miejsce, do którego bardzo warto się udać. Jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli to było na tym... Także, bo generalnie tutaj możemy jeszcze zdobyć nowy pancerz, zbroję, a w zasadzie to szateł. I w zależności od tego, którą stronę obierzemy, dostaniemy inny przedmiot. Jeżeli jesteśmy zwolennikiem jasnej strony mocy, dostaniemy jakąś tam szatę, nie wiem, czy to jakiegoś mistrza, czy co tam. Ale jeśli wybierzemy ciemną stronę mocy, to dostajemy szatę Rayvana. O, nie spodziewałem się was, żartowałem. No i masz w pizdę. Dobra, trochę ich uszkodzimy. Cyk. Dobra. Kolejna fala zachorowań nadchodzi. Zapraszam serdecznie. O, idą, idą. Idzie kolejny. To mam dla was niespodziankę. Wiecie co, Jolly? Dawaj na solo. Jeden na jeden. Żartowałem. O kurwa. Obronił się. Not good, not good. Pierdol to. Jego bierz. Za blisko podszedł. Jeżeli obrońca, czy tam, nie wiem jaki jest odpowiednik, czy to jakiś tam sitowski niszczyciel, czy kto, czy co tam. Jeżeli on podejdzie do Jolly'ego, to już jest, to już możemy go zbierać z podłogi tak naprawdę. Ja nie chcę, żeby do tego dochodziło. Z uczniami to jeszcze niech się napieprza, pół biedy, ale... Ale ci pełnoprawni to lepiej, żeby nie podchodzili. Kładź się na ziemię. Dobra, tego ciecia. Won. A, to ty, Dżuhani, już chciałem cię klep. Nie no, ja muszę chyba je zmienić, ten miecz świetlny, bo on trochę mnie myli. Dobra. Pozbierajmy, co tam mieli. I udajmy się po naszą nową szatę. Mam nadzieję, że mi wystarczy na to próbników. Bo to chyba... Nie pamiętam, czy części, czy próbniki były do tego potrzebne. Ale ten... Ale myślę, że powinniśmy mieć ich na tyle wystarczy. Zwłaszcza, że nasza postać ma komputerowe skiny na 12 poziomie. No, no naprawy gorzej, więc liczę na to, że to będą próbniki potrzebne mimo wszystko. Dobra, save desu, bo tego nie możemy spieprzyć. O, jeden próbnik, co to dla nas. O, dokładnie. I to i na to właśnie nam były potrzebne te wszystkie. No, a generalnie tu są takie. Już dosyć... No to jest generator takich już dosyć unikatowych zbroi, ale nas interesuje tylko ta zbroja Jedi, która jest szaty Gwiezdnej Kuźni i ta szata to jest chyba najlepsza szata dostępna w całej grze. Czekajcie, porównajmy sobie.
5, bla bla bla. I co ona nam dodatkowo daje? Plus 8 do zręczności, plus 2 do wszystkich rzuty. Mądrość plus 5. Ba, no zakładamy to. I teraz wyszła nam taka trochę hybryda, która nie jest tą miernym strażnikiem, tym miernym strażnikiem Jedi. To wyszła nam taka teraz hybryda, która jest nie dość, że dobrze włada mieczem świetlnym, to jeszcze ma, jest wyskillowana całkiem źle w mocy dzięki tym. Zresztą popatrzcie sobie, jakie mamy bonusy do 20. Mamy 20 mądrości, będąc obrońcą Jedi, gdzie dla porównania Jolly ma 17. My w tej chwili, moi drodzy, mamy więcej mądrości niż Jolly, który jest klasą, która powinna być od tej statystyki uzależniona. Ale no dobra, ale nie ukrywam, że ta szata Jedi wygląda strasznie głupio. Ale czekajcie, czy ja mogę mieć drugą?